Jest git. Moi drodzy, z nami Michał Mysłek, kapitan drużyny Letni Gdańsk. Siemanko. Cześć Michał, słuchaj, powiedz jak to jest. Które oblicze drużyny jest prawdziwe? Czy te z przegranych spotkań, chociażby z Invictą, czy te z ostatniego meczu ze Spontanem? No, to jest dobre pytanie. Tutaj sytuacja jest mocno związana z tym, jak bardzo byliśmy zgrani w początkowych meczach, bo faktycznie było tak, że takim składem, jaki zagraliśmy między innymi z Invictą, to był nasz totalnie pierwsza przyprawa. Także z biegiem czasu coraz bardziej się dogrywamy i no, staramy się przede wszystkim, żeby wyglądało to coraz lepiej. Jasne, pierwsza przeprawa, aczkolwiek z tego co wiem, to gdzieś tam trenowaliście na hali, chociażby z Mental Block się spotykaliście, tak? Nie wiem, na ile było to regularnie spotykanie. Wiem, że koronawirus troszeczkę pokrzyżował te plany, natomiast no, chyba od czasu do czasu jednak się spotykaliście razem. To prawda. To może nie było zbyt często, tak, bo to były raczej takie jednorazowe wypady, ale jednak dość, no między innymi tutaj nie mamy teraz pięciu osób w składzie, tu właśnie Martyny, Marty, Rafała, Szymona, Krzyśka i Damiana, także przez to, że faktycznie troszkę osób z różnych względów, w ogóle mieliśmy dość szeroki skład, także no nie było tutaj problemu, żeby jednak mimo wszystko zagrać w lidze, ale istotnie takim składem, jaki gramy teraz, to są no nasze pierwsze takie dogrywki, nie? Wiadomo, tam mieliśmy jakiś jednorazowy sparring jeszcze w lutym, ale to naprawdę to było wszystko takie no, do rozpoznania się. Jasne, no teraz jest troszeczkę problem z halami, wiadomo, szkoły jeszcze pozamykane i tak dalej, także z tymi halami no nie jest za ciekawie, kilka drużyn boryka się z tym problemem, aczkolwiek gdy sytuacja się normuje, planujecie jakieś treningi wspólne, czy raczej tylko liga i golenie kolejnych przeciwników? To znaczy, no, to jest wszystko kwestia do przegadania na pewno. Tutaj jeszcze na obecną, na ten moment nie mieliśmy takich rozmów wśród drużyny, ale myślę, że to jest wszystko do dogadania, w zależności od tego, jak będziemy dysponować, prawda, tutaj czasem i przede wszystkim chęci. A chęci są. Jasne. No troszeczkę w spotkaniu z Mental Block byliście rozbici, no bo tak jak wspominałem, znajomi, spotykacie się od czasu do czasu, no jednak wynik był bardzo, bardzo wysoki dla was, no tak troszeczkę rozumiem sport, aczkolwiek pewnie gdzieś z tyłu głowy to się działo, że no, to był najgorszy mecz Mentala, można powiedzieć, i myślę, że długo, długo jeszcze go zapamiętają, szczególnie ten drugi set, prawda? Tak, drugi? Drugi. Chyba tak. W drugim secie tam było bardzo wysoko. Widziałem, że po meczu rozmawiałeś z zawodniczką, z Kasią Wojewódzką, także rozumiem, że żalu nie było z jej strony. No myślę, że nie. Faktycznie, no ja powiem, no ja jestem taki trochę sentymentalny, dlatego no było mi na pewno jakoś tam, no nie cieszyłem się tak jak zwykle prawda, no z każdego punktu. No bardzo lubimy się z Mentalem, to faktycznie jest taka nasza, nasz przyjaciel z boiska, można powiedzieć. I też zawsze bardzo mocno za nich trzymam kciuki. Mam nadzieję, że dzisiaj no, tutaj odbiją się i trzymam za nich mocno faktycznie kciuki. I no, no to fakt, to był trudny moment. Jasne. Nie wiem, czy patrzyliście na analizę, którą wrzuciłem na Facebooka, no może do analizy to było daleko, natomiast no, taką rozpiskę, z którą drużyną, która drużyna z top 5 będzie grała, no jakbyś miał ocenić ten terminarz w waszym wykonaniu, no to byś w skali szkolnej trudności, bym powiedział, od 1 do 6, jakbyś ocenił, gdzie 6 to jest najtrudniejsze. No ja uważam, że faktycznie poziom tej ligi jest bardzo wysoki. Przyznam szczerze, nawet byłem trochę zaskoczony tutaj na początku tą właśnie drugą ligą. No tutaj jak każdy mecz pokazuje, każdy może wygrać z każdym, więc istotnie te drużyny, które zostały Letniemu, to są bardzo dobre drużyny, dlatego faktycznie w tej skali uważam, że to jest co najmniej piątka. Jasne. Wróćmy jeszcze do waszych spotkań poprzednich. Myślę, że spotkanie z Team Spontan można spokojnie nazwać tym najlepszym w waszym wykonaniu w lidze. Przynajmniej to jest moje subiektywne zdanie. Natomiast jak to wygląda z waszej strony i jak to wygląda, no, jeśli chodzi o najsłabszy mecz, który był najsłabszy, gdzie nie czuliście się najlepiej? Bardzo dobre pytania. No istotnie tutaj, wiadomo, z meczu na mecz staramy się, jesteśmy coraz bardziej po prostu zgrani, coraz lepiej się rozumiemy. Istotnie uważam, że ten mecz ze Spontanem był najlepszy. Wyszliśmy na niego bardzo zmotywowani, dodatkowo ten konkurs faktycznie nas jeszcze bardziej jakby tak wsparł
na siłach. No po prostu to jest świetna drużyna, dlatego też chcieliśmy jak najlepiej się zaprezentować. Myślę, że tutaj takim, no można powiedzieć, że przegraliśmy wygrany mecz, to był mecz z Invictą. Ale no tutaj też wyszło to, że jakby to byliśmy totalnie nowi w tym ustawieniu, a Invicta to już chyba pamiętam wtedy grała trzeci mecz. Zawsze może, to może nieduża różnica, ale przez tą sytuację, którą mieliśmy, myślę, że tutaj mogło coś podziałać. Także no myślę, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej. Jest bardzo prawdopodobne, że spotkacie się znowu z Invictą w grupie mistrzowskiej, bo tak jak wczoraj pisałem, Invicta, no chyba najłatwiejszy terminarz ma, wskazują na to liczby, grając z 8, z 9 i z 10 drużyną, no to też o czym świadczy tak naprawdę. Myślę, że spotkacie się w rundzie mistrzowskiej, można powiedzieć, i będzie okazja dobra do rewanżu. No, to się okaże, zobaczymy. Tak raczej jest. My tutaj faktycznie mamy spokojną głowę, głównie zależy mi na atmosferze, żeby w drużynie była dobra, żeby wiadomo, każdy sobie pograł i no, kwestia wyników to osobiście jest troszkę drugorzędna. Tak. Jasne, Michał, nie zatrzymuję, macie rozgrzewkę, trzymam kciuki, powodzenia. Jasne, dziękuję bardzo. Dzięki. Do zobaczenia.